Hej, wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Voltrus Panik oraz Wneku. Siema wszystkim. Dzisiaj zagramy w Ghost Recon Online z pod tytułem Phantom. Co o samej grze możemy powiedzieć, to raczej damy, przynajmniej ja, w opisie, ponieważ nie ma się co rozwodzić. Gra w którym roku została wydana, Wneku, kojarzysz? Nie mam pojęcia, ale chyba coś 2011, sorry. Tak, 2011 albo 2012 bądź 13 nawet. Chociaż bo ta gra ewoluowała. To był tylko podtytuł online i nagle Phantom, bo wiesz co, to chyba była jakaś akcja promocyjna do Ghost Recon Future Soldier, coś takiego? Coś mogło z tym być, ale wiesz co, ja się tym nie interesowałem. Grałem w to trochę, ale jakoś nie miałem czasu i dopiero teraz powróciłem. Gra jak najbardziej stricto taktyczna, także trzeba myśleć zanim coś się zrobi, a to właśnie lubię najbardziej, więc cóż, nic tylko możemy zaczynać. Okej, więc jak działają te serwery tutaj w ogóle? Znaczy wiesz co, nie ma czegoś takiego jak wybór, tylko po prostu czekasz aż ci, wiesz, znajdzie losowych graczy. Czyli nie ma serwerów dedykowanych? No tak jakby, masz jeden, powiedzmy, główny serwer, który są założone przez nich i czekasz aż ci wyszuka to, nie? No to tutaj akurat jest ból, bo ja nienawidzę, ja uwielbiam serwery dedykowane, na przykład jak się bawię w Battlefielda 3, no to jest coś, co wiesz. W porównaniu do Ghosta jest taki, że w BF-ie może trochę na chama polecieć, a tutaj znowu jak najbardziej, jak najbardziej. Zostaniesz po pysku i się o tym przekonałem dzisiaj nieraz. Tak, wystarczy chyba dwa naboje i jesteś trupem, no tyle, tyle masz do gadania. Słuchaj, a jeszcze nie wiesz jak działają tutaj te punkty? Mam jakieś punkty, chyba to jest. Chodzi mi o te, które masz w prawym górnym rogu ekranu, pod twoim nickiem. Masz Athena Credits i jakieś takie złote, jakby. Tak, widzę. To nie wiem, ja tam tych Athena Credits mam 12 tysięcy. Ja mam 13. I. Coins to podejrzewam, że to są jakieś premium. A te Athena Credits, żeby to służyły do zakupu. Wiesz co, rzeczywiście, masz rację, jak najbardziej. Okay. A to, czym ty grasz głównie? Głównie gram snajperem rzadko, bardziej gram takim komandosem. Bo wiesz co, Aslot, ja mam jeszcze problem z tym spersonalizowaniem, także... Bo widzisz, ta personalizacja powinna się odbywać... Ona nie odbywa się w grze, prawda? Więc przed każdym meczem wybierasz klasę. To tyle. Tak. Jakiś koleś zaprosił mnie do swojego... Klanu, rzeczywiście. No dobra, dajesz, ciśniemy. A co, zaakceptowałeś? Mhm. Ten klan? No okej. Okay. Nie wiem, czy ty jesteś ze mną, czy ja jestem przeciwko tobie, nie wiem. Jesteś ze mną i to jest jakiś klan, oni nas dodali od razu do klanu. Nie wiem nawet co to za klan i nie wiem co się tutaj stało, że tak... No wiesz, spoko, ja nie będę narzekał. Czekaj, ja może coś napiszę. Zobaczmy. Aha, bo ja tutaj mam. Recon, Aslaut. Aslaut, ja bym chciał bardzo Recon. Prosić. A, to tak się wybiera, tutaj się wybiera, tak? Teraz. Bo tutaj mogę wybrać, a spersonalizować mogę... Mogę inaczej. O, coś się rozłączyło. Jesteś? Tak. Coś przerwało, ale już... Znaczy nie, ja jestem w tym momencie na plusowskim internecie mobilnym. Ja również na LT. Mhm. Ale on bardzo dobrze działa i... Dobrze działa, ale ja mam coś, nie wiem, czy to z innym modemu, czy tam coś mi się dzieje przy USB-ku, że czasem mi się rozłącza. I to może być ten główny ból. Mhm. I nie wiem, jak to tam wygląda. Widzę, że to Polacy. Aż się przywitam. Dobra, jestem już w rozgrywce. Okej, ja też. Czyżbym był z tobą gdzieś w teamie? Tak, oczywiście. Tak, jak najbardziej. W ogóle nie kminię, o co chodzi tutaj z tymi teamami, w sensie z takimi podteamami, może tak. Teamy, a ty żyjesz? Tak, już jestem. Tutaj łączy w 3 podteamy, tylko że wiesz co, bo... Czekaj, jak to w podteamy? 3-osobowe podteamy. Tak, rzeczywiście, moim zdaniem jest to... Tak, tak. Zobacz sobie na połączenie przez kryskami. Dobra, jestem aktualnie z tobą właśnie w tym... Wiesz co, bo to działa chyba, dzieli na te brawo i tak dalej. Czekaj, to mi się właśnie podoba. Dlaczego u mnie jest, że mecz dopiero za 16 sekund? To jest taka rozgrywka. Rozgrzewka, tak? Rozgrzewka, Boże. Super, super, właśnie to jest najlepsze w tej grze, że zapoznać się z mapą dokładnie i nabrać takiego taktycznego podejścia. W ogóle... Jezu, uwielbiam ten feeling w Ghost Reconie, uwielbiam feeling broni.
Tak, tyle w temacie. Ja nie mam żadnej innej broni oprócz snajper. Nie, to poproszę. No możesz mieć snajperkę, ja ogólnie jestem asaltem, że tak powiem. Weź się zrestartuj go. Już, czy ja mogę jakoś do nich przemawiać? Nie wiem. Nie mam starej pojęcia, wiesz, jestem tutaj strasznie... Aaaa, bang. Jestem straszny. Jesteś tutaj, okej. Tam widzę kogoś, niestety chyba jest za zasłoną. Dobra. Nasz już dostał. Na 12 mocny ostrzał i najlepiej jakbyś zaporowy tam zrobił, bo grasz chyba aslautem, tak? Tak. Więc zaporowy ogień, jakbyś mógł, pierwsze piętro, okienko. Widzę właśnie, tam cały czas ktoś mi się wyświetla. Czekaj, ja w ogóle sobie zrzucę tutaj. Kurde, ale zajmę mi stówę, co za koleś. O, mam. Oj. Ale ten feeling broni, ten... A nam przejmują. Już nie mogę, jestem przyszpilony. Pierwsze piętro, koleś po prawej stronie tym razem. Dobra, widzę. Dostał, ale jeszcze. Jak oni mówią? Kurde, nie mam teraz na to czasu, sprawdzę później w menu. Dobra, koleś oberwał. Chyba jest ranny, ale jeszcze dyszy. Jeszcze dyszy? Zajdę ich troszeczkę od... Zaporowy puszczam. Wdenku, gdzie ty jesteś? Na górze widzę. Dobra, ja tu się, wiesz, przemykam trochę. Oj. Prawie mnie miał. On tam nadal czyha. I drugi. Dostałeś kogoś? Bardzo ładnie. I tutaj kolejny chyba. Nie widzę. Czekaj, ja w ogóle tu przejdę. A nie, on nie żyje. Aha, ale tam jest. Czaju, w ogóle te A nam przyjęli chyba, co nie? O Jezu, ale pięknie to zrobiłem. Zaraz podejrzewam, że dostanę kulkę w plecy. Bardzo możliwe. Tutaj... Jestem po twojej prawej. Właśnie widzę, wiesz, ja cały czas obserwuję te Wiesz co, te połączenia zespołowe są bardzo przydatne. Nie spodziewałem się, że będą tak dobrze działać. Nie wiem, na jakiej zasadzie... Uważaj. Widzisz tą kolumnę? Na dole? Pod oknem, lewa strona. Tak, widzę. On tam jest. Ale też na górze. To ja biorę tego na dole. Dobrze, to ja śmignę... Ty ten na dole... I prawa strona. Okej. Okay. Uważajcie też na prawo. Trzech, jeszcze góra. Ten po prawej... Dymny, zaraz chyba będą wchodzić, wiesz? Powodzenia życzę. Koleś, jeśli się z prawej tylko wychyli, dostaje... Dostał w głowę, bardzo dobrze. Ten z prawej? Zabiłem bycu, tak. Ten z lewej. Biorę tego na górze. Ten na górze mnie trochę obił, niestety. A kill by mi się przydał. Jak tutaj się można leczyć? Musisz się chować i nie podrzucać się pod ogień. Aha, rozumiem. Czyli automatyczny healing. Tak, widzę, że oni tutaj gadają, słuchaj. Tak, ale właśnie nie wiem, w jaki sposób mogę się z nimi komunikować, a ta komunikacja to podstawa. O, koleś, no. wyszedł. Czekaj, ten z góry. Dostaje, dokładnie tak, trzeba ich mucić. Jeden zszedł. A, ale mnie ściągnął. Wiesz co, ja sobie pozwolę na sprawdzenie, jak oni się tutaj komunikują. Dokładnie tak. To były wow. Naprawdę mocno mnie ściągnął z tyłu. No tego się nie spodziewałem i to snajperką mnie zaszedł od tyłu. Widać, no gdzie dostałem. Dostałem aż 5 strzałów. To nie. Najśmieszniejsze, co jak co, ale śmiertelny był w nogę. Śmierć nachodzi niespodziewanie. O tak, opcje audio moim zdaniem. Albo nie, controls. Tak, w controlsach, ale ja sobie podgłaszam ludzi, którzy, wiesz, gadają. Jak możesz to zrobić? Masz na samym końcu voice commands. W audio, tak? Nie, pod audio. O, rzeczywiście. Szukam tego, jak tutaj nawijać. No, tak, już to sprawdzam. A, lewy. Na pewno? Tak. Halo? O, rzeczywiście. Dobra, i w ogóle, skoro już tak gramy tutaj na luzie. Aha, zajebiście, nie jest zgadne, kto to pisze. Oczywiście, no Jezu, ona zawsze ma... Kocham dziewczyny po prostu. Największy skorb. Nie, no powiem tak, jak ci nie napiszesz, nie odpiszesz innej... Wiem, Neku, wiem, tak, nie ma znajomości, albo to drugie.
Masturbuje cię na telefon, nie? Dokładnie. Możesz przetłumaczyć klasy, że nie masz nic na koncie. A później cię... Ojoj, ile ich tam jest. A później cię czeka... Tak, a później cię czeka tylko skalpowanie. Kastracja. Wychodzę, Robię mu plecy. Mam go, Ładnie się trójkołem, trzeba przyznać. Zaczyna mieć sens. W ogóle zauważyłem, że tu strasznie nie ma takich dzieciaków. Nie ma i to jest największy plus tej gry. Znaczy, może się trafiają, prawda, ale starają się grać taktycznie i to mi się strasznie podoba. Tak, otóż to, ta gra ma swój urok i chciałbym, aby rozwijała się prężniej niż teraz, bo dopiero teraz, wiesz co, ta gra miała dwie fazy. Fazę, w której była Ghost Recon online, mało kto nie wiedział i tak dalej, i później po tej takiej reformacji na Phantom, bardzo dużo osób się o niej dowiedziało, ona była chyba rozdawana, jakieś klucze tam były w tym. Tutaj jest przy półce, na półce takiej za kolumną. Jeden został ściągnięty. Ona chyba była dawane klucze jakieś tam do beta, testów, właśnie z Future Soldier. Jak ja tu wyglądam? W ogóle Scott 205, nie tak tragicznie. W ogóle... Ja chętnie bym tam rzucił jakiegoś granata, jak mogę rzucić granat? Aha, jedynką. A to oni coś mówią? Bo ich nie słyszę w takim Nie mówią, nie słyszę nic. Dobra. O! Wygraliśmy, tak? Jak najbardziej. Tak, epicko. Jeden punkt straciliśmy niestety. Mm-hmm. Ale jest dobrze, no co, ciśniemy dalej. Co tak, dokładnie. Najgorzej jest atakować. Po prostu, wiesz... Znaczy ja tutaj to strasznie jest taktycznie i to już nie ma tak, że wiesz, sobie podbiegnie. Tak. To trzeba już drużynowo i trzeba mieć ogarniętą drużynę, zatem my teraz chyba atakujemy. Tak, oczywiście. Sprawdzę, jak tutaj moja broń się trzyma, bo ja mam tutaj shotguna jeszcze w takim chyba wypadku. Ja mam taki fajny taki karabinek. No, na MP5 mi to nie wygląda, chociaż z kolimatorem, tak, to jest MP5. Dobra, ciśniemy na B. Na B? Okej. Okay. Panowie, na B idziemy. Dużo jest tutaj Polaków, z tego co wcześniej słyszałem na czacie, to dużo. No, właśnie, ja też ich widziałem kilka, dlatego już mówię po polsku, nie chcę mi się... Tam widzę koło Miglika, tego kolesia z naszego teamu. Kurczę, gdzie ten typek jest? Tam się gdzieś schował. Nie, to nie on. Że... Oj, dostaję. Uważaj. No właśnie, tak próbuję się wyczaić gdzieś i czekam, aż mi... Czy możesz stanąć nade mną jakoś? Nad tobą. Bo chyba masz taką możliwość. No. Dobra. O, pięknie, mam. Ty masz killa, ja mam asystę. Nie, to jeden z naszych ma. Tak. Jego właśnie chciałem usłonić, ale już padł. Biorę prawą flankę. Dobra. O, jest tutaj, leczy się. Ale się wciąłem. Ojej, nie w to miejsce. Kładę się, bo tutaj jest niebezpiecznie, naprawdę. Właśnie, w ogóle wow! Ale dostałem. Nie oglądałem, ale miałem taki zamiar. O, dostałem w nogę, jak miło. Ja dostałem w głowę i to ze snajperki, naprawdę wielki szacunek dla tego pana. Ja się od nogi, to jest najzabawniejsze. No właśnie, a w sumie ja od ręki, więc też tak. Polecam ci, ten film jest po prostu G. Bardzo ciekawi mnie... Taki charakter typowo estetyczny tego filmu. To znaczy? No cała otoczka i tak dalej, bo widziałem jak to wszystko wygląda, no nie? Kurde, ściągnął mnie. Co za fajer? No, genialnie jest, fajnie jest zrobiony pod względem... Realizacji. Podoba mi się motyw, że postaci w ogóle nawijają w pierwszej osobie momentami. To jest zajebiste, że... A powiedz mi, czy to... Znaczy, bo ja bardzo słyszałem, że ten film był taki rozpoznawalny poprzez ten walor estetyczny, ten taki filtr, bo to wszystko... Tak, to między innymi, bo to jest w ogóle zrobione na podstawie jakiegoś tam komiksu, nie? Mhm. To jest epickie, ale z drugiej strony znowu ten... Czekaj, bo zabijam. Z drugiej strony historia jest całkiem niezła, masz kilku bohaterów i właściwie akcja wygląda mniej więcej tak, że masz na przykład, powiem ci to na przykładzie, nie będę już ci tam wiesz spoilerował, masz na przykład bohatera A, masz bohatera B i C, mhm. I masz powiedzmy historię bohatera B, znaczy A, historia bohatera A się kończy, wchodzi historia bohatera B. Mhm. Historia bohatera B się kończy i wchodzi znów nowa historia, nie? Tak troszeczkę rozdziałowo to idzie. Co fajnie jest to zrealizowane, ja lubię takie coś, że mi się to wszystko nie miesza. Ale... Oj, trzech. Pięknie to zrobiło. Mhm.
Historia jest bardzo fajnie zrealizowana. Fajny jest też motyw, że na przykład, wiesz, koleś jedzie w samochodzie i wiesz, nagle zaczyna tak jakby monolog wewnętrzny, czaisz. Tak, rozumiem. Monotypowy taki dla filmów. W sumie, bo to jaki jest gatunek? Czy jest go, można go stricte określić? Troszeczkę takiego kryminału z... Bo właśnie taki, bo taki monolog wewnętrzny... Plus jakieś tam, wiesz, efekty stricte psychologiczne, gdzie tam można się wyłapać na coś pokroju. Nie wiem jak w dwójce jest, ale w jedynce może się wyłapać na coś pokroju, że koleś robi coś tam za coś, ma jakieś tam swoje wyrzuty, powiedzmy, może nie tyle sumienia, co ma wyrzuty za to, że nie udało mu się, powiedzmy, ochronić kogoś i tak dalej, nie? Mhm. To jest fajnie zrobione. Ja ogólnie powiem ci szczerze, że myślałem, że oglądałem teraz, kurwa, padłem, oglądałem teraz ten film i skończyłem na 50 chyba minucie, czy tam 40 z kawałkiem i już myślałem, że koniec filmu, nie? Ja haha, rozumiem. Słyszę, że napisaliśmy na fejsie, klikam, patrzę 40 minuta, nie? Ja tu jeszcze godzina 20, mówię, blisko, ja mogę to oglądać. Mhm. Dla mnie jest film naprawdę... Taki monolog wewnętrzny przede wszystkim właśnie jest ukazywany w kryminałach, dramatach. Wiesz, kiedy bohater główny ma jakieś rozterki i tak dalej, to w sumie, bo ja ten film dałem do kategorii, Sin City, do kategorii filmów o superbohaterach. Nie wiem dlaczego, ja oglądałem trailer i na tym bazowałem. Tam powiem ci szczerze, że ludzie tam, to jeden z bohaterów, bo jeszcze nie obejrzałem wszystkich historii, nie? Mhm. Jeden z bohaterów, to jest tam, powiedzmy, druga historia, do normalniejszych to on nie należy znowu, bo koleś ma tam, wiesz, swoje jakieś ponadludzkie umiejętności, między innymi siłę, która po prostu rozpieprza system. Mhm. Wiesz, wyrwał kraty z okna i sobie wyszedł po prostu, tak dla zasady. Mhm. No, czyli ma nadprzyrodzoną siłę, rozumiem. Z tyłu. Na C? A nie, bo patrz, przejęliście to bardzo dobrze. A widzę z tyłu, widzę rzeczywiście, jest. No, ładnie nas zahaczył. Oj, wiesz co? Ale błąd popełniłem totalny. Leżał pod spadkiem, kiedy ja zacząłem spadać i strzelać do tamtego, który był z tyłu, ich było dwóch i po prostu mnie ściągnął z shotguna. Chamsko, tak wykampił, ale... Tu chodzi o to, że chcesz mogą cię od dupy strony zajść. Tak. Dobra, pad, miło. Ale trzeba mieć oczy dookoła głowy. No, ale bardzo fajny aspekt, jeśli chodzi o... Tak, jak najbardziej. Podejście stricte taktyczne. No w końcu to gra spod szyldu Tom Clancy, tak, więc... No wiadomo, strasznie się... O kurczę, o tym nie wiedziałem, podczas swobodnego biegu zmienia ci stronę przyłożenia broni. A, ale mi ściągnął, wiesz, zacząłem się bawić tym kurczę. Tak, rozumiem. Ten w ogóle, wracając do filmu, jest bardzo fajnie zrealizowany. Ja w ogóle strasznie lubię filmy, w których... Widzę... A czy efekty nie są zbyt zhiperbolizowane, bo na przykład ostatnio oglądałem 300 Rise of the Empire. To masz na myśli mówiąc efekty, czy chodzi ci powiedzmy o efekty... O efekty typowo wizualne. Wiesz co, jeśli mam być szczery, to poza efektami strzału z broni i tym filtrem nałożonym głównie na cały film, to jako takich efektów nie widziałem. Nie widziałem jakichś, wiesz, efektów wrzucania, powiedzmy, fireballów, że tak ci powiem. Mm-hmm. Z tyłu, kurwa, fuck. Gdzie? Z tyłu, dobra, koleś go ściągnął. Nie widziałem jako takich efektów. Film stara się mieć jakąś tam dozę, powiedzmy, nadprzyrodzonych mocy, ale nie, wiesz, nie ma też tych mocy pokroju, że koleś, wiesz, strzela laserem z oczu, tak? Tak, rozumiem. Troszeczkę bardziej osadzony właśnie w tym tytułowym mieście grzechu, gdzie wszystko się rządzi swoimi prawami. I przegraliśmy. Niestety. No niestety jednym punktem chyba. Tak. No, dwoma. Trzema? A nie. Oni, ty, wygraliśmy. Wygraliśmy. O kurczę. Super, bo no, chyba trzeba dwa punkty zdobyć. Nie. Patrz, ile punktów przyjęliśmy. O kurczę. Nie, bo to się liczy jeszcze z poprzedniego. Aha, my przejęliśmy w aktualnej rundzie 3. Aha, rozumiem. Ogólnie mówię, film godny polecenia. O, zdobyłem jakiś heavy tak. Ja zdobyłem bronie i to naprawdę dobre. Kurczę, PP2000. Pamiętam, jak nią grałem w Call of Duty. Fajnie. O, naprawdę dobra broń. A nie. To sobie... Mogę to upgrade'ować? Jak ja mogę... Czekaj, właśnie ja chcę teraz spersonalizować moją postać. Jak to mogę uczynić? Po
powiem ci, że w cholerę drogie te rzeczy są, jeśli chodzi o punkty Aten, te Atena Points. Ale jest całkiem przyjemnie, tak więc ja sobie robię update stroju i chcę zmienić kolorek. Dlaczego nie mogę zmienić kolorku? Come on. A rzeczywiście, to jest naprawdę dużo tych upgrade'ów, nie powiem, że nie. Tłumik mi się bardzo przyda do Rikonu. Dobra, ja dziękuję, ja sobie wydałem w tym momencie 8000. No już 3 na 1 tłumik. No ja dwa upgrade'y machnąłem sobie do heavy, do ciężkiego taktycznego stroju, a sprawdzę, jak mogę ulepszyć broń, powiedzmy, w tym momencie. Ja chcę to ulepszyć, bo to może być bardzo ciekawe. Powiedz mi... Nie chcę tłumika, ale na pewno lepszy. A, kamuflaż jest tylko za te płatne punkty Ghost Coins. To do bani. Magazynek mogę sobie mieć inny. Dobra, ile mi w ogóle punktów? 5000 punktów mi zostało. To jeszcze 2000 mogę wydać. Nie. Tutaj mam, o, i tłumik, ale tłumik 3000, o Boże. Co za koleś to wymyślił. Dobra, machnę sobie tłumik, jeżeli w następnej turze kupię sobie... Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale wyposażenie na przykład headgear też jest tylko za te wykupywane punkty. Na przykład kamizelka już nie. Tylko ona wymaga tierów. Czy w tym momencie koniec, bo mamy 22 minuty materiału? No wiesz co, jeden meczyk mi to odpowiada, ale jak chcesz, to możemy jak najbardziej znaczy, nagrać jeszcze jeden. 25 minut maksymalnie jest takie optymalnie w tym momencie. Ale to wiesz, to tam wsio. To poczekaj, aby sobie zrobimy jeszcze jakieś zakupy sobie zrobił. Chociaż nie, bo wiesz co, odblokowałem sobie to PP2000. Myślę, że to jest okej. Okay. Nie będę teraz inwestował w żadną broń, tylko po prostu sobie... Zabgradowałem sobie to PP2000, tylko nie wiem, czy ja mam w aktualnym wyposażeniu. Inwentory, tak, ja mam w aktualnym wyposażeniu. Szkoda, że broń nie można sprzedawać. Nie, dobra, ja już jestem tutaj ładnie wyposażony. Heavy, tak, mam jakiś nowy hełm, nie mam niestety nowego hełmu. Dobra, no ja już jestem na wyposażeniu, tak więc moja postać wygląda właśnie tak. A jeszcze sprawdzę, jak... Jest cała reszta, ta reszta widzę... Co to za mecz się rozpoczyna? Ojoj, my jesteśmy w jakimś meczu. Ja jestem przynajmniej... Naprawdę jesteśmy w meczu jeszcze. O, coś się zaczyna. No to wiesz co, może tu zrobimy tak zwany ciach. Ciach, tak, dokładnie.